Państwa, trener Tomasz Szczepańczyk, Szczepański po meczu z GKS-em Drwinia. Dzisiaj, trenerze, stworzyłeś zespoły piękne widowisko, trzeba przyznać. Jak z punktu widzenia Pana wyglądał ten mecz? Ja mogę potwierdzić tylko Pana słowa, że stworzyły dwie drużyny super widowisko i na pewno się podobało tej dosyć licznie zgromadzonej publiczności. No, pokazaliśmy, że te dwie drużyny, które dzisiaj się spotkały, zasługują na te miejsca, które są, na których są w tabeli. I tak mówię, no, można tylko pogratulować chłopakom tego zaangażowania, ambicji, bo i piękne bramki, i piękne akcje. Także no, niby czwarta liga, ale to cieszy, że na takim poziomie też zdarzają się fajne mecze. Panie trenerze, gonicie zawzięcie pod halę i jak Pan ocenia szansę? Znaczy, stworzyła się taka sytuacja, że no, chłopaki są chytrzy na te zwycięstwa, w ogóle na granie, fajna ekipa się zrobiła. Dlatego no, jeżeli jest możliwość, no to z tego korzystamy. Dzisiejszy mecz też pokazał, że ta różnica punktowa zostaje na 5 punktach. Będziemy chcieli ją zniwelować w następnych meczach. Ostatni mecz mamy u siebie z Podhalem. Może być, wiadomo, ten mecz języczkiem uwagi. No, chcemy, żeby ten awans był, bo wiadomo, że jakieś teraz jest rocznica klubu, wiadomo, jakieś tam 50, 60. Czyli powód jest. Powód jest, tak, jest możliwość otwarcia się taka droga do tego, że można to zrobić. Trzeba to wykorzystać. Oczywiście, jeżeli się nie uda, to nikt nikogo nie zabije, ale dopóki jest szansa, to trzeba walczyć. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo.